Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób sprawdzić, przetestować IAC, czyli Intel Air Controller, czyli inaczej mówiąc silniczek krokowy. Oczywiście podłączamy go do wtyczki, tutaj macie przykład. Włączamy w Techu dwójce test. Test kontroli powietrza jałowego. I w tym momencie kroki są generowane w jedną i w drugą stronę, czyli przy 0 jest maksymalnie wypchnięty w przód, czyli zamknięty dopływ powietrza, i przy 255 krokach silniczek jest najbardziej wciśnięty do środka. Ok, zobaczcie sobie jeszcze raz. Tak więc takie testy umożliwia interfejs Tech dwójka. Zwróćcie jeszcze uwagę, że jak test się wykonuje, to silniczek krokowy dosyć głośno pracuje, więc przybliżając głowę, słyszymy jego pracę jednoznacznie.